Jak widzicie, przede mną na stole leży kolejna paczka. Starzy bywalcy mojego kanału oraz osoby dokonujące regularnych zakupów w sklepie Srebrna Mennica poznają charakterystyczny kształt pudełka i pakowanie w wykonaniu tego krakowskiego dealera metali szlachetnych. Paczka zawiera 6 uncji srebra, ale monet jest tylko 5. Jej zawartość jest wymieszana i tematycznie, i czasowo, i cenowo. Między innymi dlatego, że część zakupów została jeszcze wrzucona do koszyka przed wybuchem wojny na Ukrainie, a druga część już po. Było to możliwe, bo od pewnego czasu Srebrna Mennica umożliwia łączenie zamówień tak, aby zminimalizować koszty przesyłki. Same w sobie nie są one może duże, bo w przypadku odbioru w paczkomacie jesteśmy w stanie zmieścić się w kwocie 13 zł. Gdy owe 13 zł rozłożymy na kilka czy nawet kilkanaście monet, nie boli to tak bardzo jak w przypadku dodawania takiej kwoty do każdej monety z osobna. W trakcie otwierania paczki zajmę się dłuższym wprowadzeniem, które jest konieczne, żeby opowiedzieć historię jednej z monet, która znajduje się w środku. Nie mam wątpliwości, że jedną z najbardziej udanych serii monet ostatnich lat była seria Bestie Królowej w wykonaniu Royal Mint, która została poświęcona heraldycznym bestiom, które pełniły straż u wejścia opactwa Westminster w momencie koronacji Elżbiety II. Obejmowała ona cały szereg walorów bitych w złocie, srebrze, platynie i miedzioniklu. Co więcej, mieliśmy tam różne wagi i różną jakość, bo do wyboru były zarówno bulionówki, jak i monety o jakości prów, sprzedawane w limitowanych nakładach. Największą popularność zdobyły srebrne monety bulionowe, które bito w wariantach o wadze 2 i 10 uncji. Ta popularność wynikała z dwóch rzeczy. Po pierwsze, projektant monet, Judy Clark, zrobił naprawdę świetną robotę. Po drugie, Royal Mint dobrze dobrała ceny. Przynajmniej na początku monety te dawało się kupić u dealerów w cenie zwykłego bulionu. Żeby nie być gołosłownym, posłużę się przykładami. W maju 2019 roku monetę Yale Buffortów kupiłem za 138 zł, czyli 69 zł za uncję. W tym samym momencie Koala i Kukabura z rocznika 2019 w tym samym sklepie kosztowały 74 zł, a najtańszy bulion w okolicach 67-68 zł za uncję. Bestie były więc tańsze od flagowych serii Perfmint, a jednocześnie tylko minimalnie droższe niż typowy i bity masowo bulion. Podobnie było z wariantami o wadze 10 uncji. W listopadzie 2019 roku za 10-uncjowego sokoła Plantagenetów zapłaciłem 794 zł, a podczas tych samych zakupów za 1 uncję australijskiego kangura musiałem wyłożyć 77,5 zł i to pod warunkiem zakupu co najmniej tuby, bo cena jednostkowa była wyższa. Seria oddzięczyła się tym stakerom, którzy weszli w nią na początku, bo pierwsze dwie monety, czyli Lew Anglii i Gryf Edwarda III, szybko złapały ładną premię i na rynku wtórnym sprzedawano je w kwotach 3-4 razy większych niż w momencie zakupu. Gdy emisja serii zbliżała się ku końcowi, pojawiły się plotki, że Royal Mint nie zarzuci projektu, który okazał się takim sukcesem i już myśli o jego kontynuacji. Na osłodę i jako miłą niespodziankę dostaliśmy jeszcze tak zwanego Completera, który zawierał wszystkie 10 bestii na jednej monecie. Tutaj pojawił się nawet wariant o wadze 1 kg, ale jego cena niestety nie była już bulionowa. W drugiej połowie 2021 roku Royal Mint dość mocno mnie zaskoczyła i to na kilku płaszczyznach. Przede wszystkim, za co należą się jej pochwały, nie zdecydowała się na prezentację po raz kolejny tych samych bestii, tylko w innych wizerunkach, ale znalazła nowy temat, czyli tak zwane bestie Tudorów. W tym przypadku inspiracją stały się heraldyczne posągi, jednak tym razem nie te strzegące opactwa westminsterskiego, ale zdobiące most prowadzący do pałacu Hampton Court, będącego symbolem małżeństwa Henryka VIII z Jane Seymour. Kolekcję tworzyć więc będzie 10 monet z wizerunkami majestatycznych bestii Tudorów, 5 dedykowanych królowi Henrykowi VIII i 5 jego żonie Jane Seymour. W debiucie zobaczyliśmy panterę Seymourów i tutaj do odmiany mieliśmy dwie niezbyt miłe niespodzianki. Przede wszystkim na próżno było tutaj szukać taniej bulionówki. W srebrze zobaczyliśmy same monety prów o wagach od 1 uncji do aż 2 kg, których ceny wręcz rzucały na kolana. Przykładowo za jedną uncjówkę trzeba było zapłacić około 500 zł, czyli 5 razy więcej niż ówczesna cena spot.
Jakby tego było mało, Judy Clark pozostał tylko i wyłącznie jako projektant Aversu z głową Elżbiety II, natomiast za projekty Bestii został odpowiedzialny David Lawrence. Patrząc jak wykonał swoją pracę, wydaje się, że zmiana projektanta nie była dobrym pomysłem. Mówiąc krótko, Pantera na rewersie nowej monety zupełnie nie przypadła mi do gustu. Z jednej strony jest to dość wierna kopia tego, co widnieje na moście przy pałacu Hampton Court, z drugiej strony Pantera wygląda dziwnie, bardziej śmiesznie niż groźnie, a czarę goryczy przelewają równo rozłożone kropki, które bardziej przypominają piżamy niemowlaka w groszki niż centkowaną sierść Pantery. No i ta obroża, która wygląda jakby korona zsunęła się z głowy na szyję. Gdy już wszyscy zaczęli się zastanawiać, czy faktycznie w tej serii pozostaniemy tylko i wyłącznie pośród drogich monet Proof, został zapowiedziany Lew Anglii, który ukazał się także w 2-uncjowym wariancie bulionowym, a chwilę później także w 10-uncjowym. Royal Mint zdecydowała się więc na trochę dziwną taktykę, której seria Proof rozpoczęła się od Pantery, natomiast seria bulionowa od Lwa Anglii. Kto mówił, że będzie łatwo? Pocieszeniem było to, że Lew Anglii wyglądał na zdjęciach znacznie lepiej niż Pantera Seymourów, więc zdecydowałem się na jego zakup. Decyzję pomogła także podjąć jego przystępna cena, która podobnie jak w przypadku Bestii Królowej była bardzo bliska ceny zwykłego bulionu. Co więcej, tak jak w przypadku bulionu, moneta była dostępna z rabatami ilościowymi. W efekcie, w przypadku tego zakupu, jedna uncja kosztowała mnie troszkę ponad 120 zł, czyli dokładnie tyle, ile w tym samym czasie trzeba było płacić za bulion. I po tym długim wstępie mogę Wam zaprezentować ten ciekawy walor. Znów mamy tutaj do czynienia z monetą o wadze 2 uncji trojańskich, w której zachowano średnicę typowych monet jednouncjowych, czyli 38,61 mm, ale grubość zwiększono do aż 6 mm. Rand pozostał ząbkowany. Avers to klasyk projektu Judego Clarka, prawie dokładnie taki sam jak na bulionowej Brytanii. Prawie, bo na Brytanii, która waży 1 uncję, mamy nominał 2 funtów, natomiast tutaj już 5 funtów. Na rewersie znajdziemy tytułowego Lwa Anglii. Wygląda groźnie, jak na lwa przystało. Koronę ma na głowie, czyli tam gdzie należy, a nie na szyi, tak jak Pantera. W łapach trzyma natomiast tarczę z połączonymi chrebami Henryka VIII i rodu Seymourów. Ten wizerunek jest zdecydowanie lepszy od oryginalnego posągu, gdzie lew wygląda po prostu śmiesznie. Zastanawiam się więc, że skoro tutaj David Lawrence odszedł od oryginału, tworząc coś lepszego, to dlaczego upierał się przy dość wiernej kopii słabej Pantery? Żeby nie było do końca tak różowo, pojawili się jednak malkontenci, którzy narzekali na pozycję lwa, która wygląda na taką, jaką przyjmuje się w procesie defekacji. No cóż, nie można zadowolić wszystkich. O jakości produktów z Royal Mint mówi się ostatnio dość dużo negatywnych rzeczy. Z uwagą więc przyglądałem się zdjęciom makro, które wykonałem tej monecie. Na pierwszy rzut oka bardzo źle nie jest, ale gdy zaczniemy się przyglądać uważniej, dobre pierwsze wrażenie mija. Na rewersie jest sporo małych rysek i przetarć, które najlepiej widać na otoku. Większym problemem są głębokie rysy na lewej łapie i ogonie lwa. Moneta musiała być naprawdę mocno uderzona, żeby takie coś powstało. Avers ma tę przewagę, że tło za głową królowej ma kropkowaną teksturę, a ona utrudnia dojrzenie mankamentów. Słabym punktem była tam zawsze lustrzana twarz Elżbiety II, bo na niej zawsze coś wychodziło. Teraz też widzimy tam sporo drobnych kropek, ale znów większym problemem są głębokie rysy, które wyglądają, jakby ktoś królowej próbował poderżnąć gardło. Pocieszeniem jest to, że żadna strona monety nie pokazała najmniejszego śladu milk spotów. Nie jestem zachwycony jakością lwa Anglii, ale biorąc pod uwagę jego bulionową cenę i fakt, że Mennica traktuje tę monetę jako bulion, nie miałem powodów do składania reklamacji. Choć jakiejś wyjątkowej chluby Mennicy taki produkt też nie przynosi. Moje nastawienie zdecydowanie zmieniło się, gdy przyjrzałem się drugiej monecie z Royal Mint, która znalazła się w otwieranej paczce. To trzecia moneta z serii poświęconej legendzie Robin Hooda. Po samym Robinie i pani jego serca, czyli Lady Marion, przyszedł czas na jego wiernego towarzysza, czyli małego Johna. Sam projekt jest udany. Mamy znanego z legend i filmów postawnego brodacza, który trzyma w ręku swój nieodłączny atrybut, czyli długi kij. Problemem jest jakość monety. Tutaj nie trzeba lupy i zdjęć makro, żeby zauważyć tę tragedię, z jaką mamy do czynienia. Oprócz mnóstwa kropek i małych uszkodzeń, doskonale widocznych na lustrzanej szacie Johna, mamy potężną siatkę długich rys, które są po prostu wszędzie. Moneta wygląda po prostu tak, jakby upadła na podłogę w mennicy, przewalała się po niej kilka dni lub nawet tygodni, ludzie po niej deptali i ją szurali, a potem ktoś ją znalazł, zapakował i wysłał do klienta. Obrazu rozpaczy dopełnia milk spot widoczny przy udzie Johna. Avers prezentuje się lepiej, ale to wcale nie oznacza, że dobrze. Tradycyjnie sporo mikrouszkodzeń widać na twarzy królowej.
Dodatkowo mamy sporo rys na napisach w otoku. Znów pocieszeniem jest to, że moneta z Little Johnem była sprzedawana w cenie zwykłego bulionu. Tyle, że tym razem było to zbyt małe pocieszenie. Wierni widzowie mojego kanału wiedzą, że nie płaczę nad jakością bulionu. Wiem, że to najtańsze monety, przerzucane tysiącami w opakowaniach zbiorczych i tubach. Rysy, mikrouszkodzenia, a czasami nawet milk spoty to chleb powszedni tego typu produktów. Kupując zwykłą bulionową Brytanię na tuby, jestem w stanie to jakoś znieść. Ale takie monety jak Bestie Tudorów czy serię z Robin Hoodem kupuję jako urozmaicenie staku i jako coś, co ma cieszyć moje oko i serce. Moneta, którą ktoś szura po podłodze, a potem wysyła mi jako pełnowartościowy produkt, ani oka, ani serca nie cieszy. Skontaktowałem się więc ze sklepem Srebrna Mennica, żeby wyjaśnić sprawę. Dostałem od nich informację, że cała dostawa małych Johnów wygląda tak jak moja moneta i niczego lepszego nie są w stanie zaoferować. Ostatnio jakość produktów Royal Mint jest po prostu fatalna i trzeba być tego świadomym, dokonując zakupów. Uzgodniliśmy więc, że lew Anglii u mnie zostaje, natomiast małego Johna odsyłam i dostaję za niego zwrot pieniędzy. Srebrna Mennica załatwiła więc sprawę szybko, sprawnie i bezproblemowo. Dodatkowo dostałem informację, że czekają na kolejną dostawę z Royal Mint i może wtedy monety będą miały trochę lepszy stan. Choć nie są w stanie tego zagwarantować, bo Royal Mint nawet swoim dużym lokalnym dealerom wysyła ostatnio produkty bardzo słabej jakości i nie uznaje żadnych reklamacji, twierdząc, że one odpowiadają ich standardom. No cóż, mamy wolny rynek, Royal Mint zdecydowała się na taką taktykę, my jako klienci też możemy zagłosować swoimi pieniędzmi. Ja osobiście kupię pewnie na próbę drugą monetę z serii Bestie Tudorów, ale będę mocno zdystansowany do innych ich produktów i kilka razy zastanowię się, zanim czymś z ich oferty się jeszcze zainteresuję. A jak już mówimy o jakości monet, to płynnie przejdziemy do produktów z kolejnej mennicy, która ostatnio zbierała trochę krytycznych opinii. Mowa tutaj o Royal Australian Mint. Sam ostatnio trochę ich krytykowałem przy okazji serii Pirate Queens, pokazując, że monety te mają wysoką premię, ale jednocześnie potrafią pokazywać uszkodzenia i zmilkowienia. Wtedy deklarowałem, że zaprzestaję inwestowania swoich pieniędzy w tę serię. Czasy jednak się trochę zmieniły i moje zdanie też się zmieniło. Poprzednie monety z serii Pirate Queens kosztowały około 160 zł. W momencie, gdy bulion kupowało się za 105-110 zł, była to duża kwota. Tyle, że w pewnym momencie cena srebra tak mocno poszła w górę, że powstała taka sytuacja, iż bulion dostępny od ręki w Polsce kosztował około 150 zł. Na tym tle cena 160 zł za monetę Mary Read nie wydawała się już tak wygórowana, tym bardziej, że mamy tutaj do czynienia z nakładem 10 tysięcy sztuk. Zdecydowałem się dać tej serii jeszcze jedną i w zasadzie ostatnią szansę. Ostatnią nie dlatego, że szans więcej nie będę już dawał, ale dlatego, że to ostatnia moneta w serii. Tym razem bohaterką jest Mary Read, brytyjska piratka i awanturniczka żyjąca na przełomie XVII i XVIII wieku. Co ciekawe, swoje pirackie rzemiosło uprawiała wspólnie z inną bohaterką z tej serii monet, czyli Annie Bonny. Tradycyjnie już na monecie nie widzimy piratki, ale jeden ze statków, na którym miała okazję pływać. Ujęcia makro pokazują, że rewers ma bardzo dobrą jakość. Liczba rysek i małych uszkodzeń jest naprawdę mała. Problemem jest za to mały milk spot pojawiający się obok trzech dziewiątek oznaczających próbę srebra użytego do produkcji monety. Gdyby nie on, moja ocena monety byłaby bardzo wysoka. Dodatkowym pocieszeniem jest wygląd awersu. Tutaj tło jest matowe i na nim nie widać niczego niepokojącego. Lustrzana twarz królowej pokazuje kilka drobnych kropek, ale nie jest to nic, na co można narzekać. Awers jest więc wysokiej jakości i godny monety z większą premią. A jak już mówimy o dużej premii, to idealnie pasuje tutaj kolejna moneta z Royal Australian Mint, którą zdecydowałem się zakupić. Tutaj cena była już naprawdę wysoka, bo przekraczała 200 zł. Bardzo rzadko kupuję tak drogie produkty, ale dla kangura z RAM robię wyjątek, bo to lubiona przeze mnie seria, która ma na dodatek bardzo długą tradycję. Mam w swoim staku sporo jej roczników i nie mogłem oprzeć się kolejnemu, tym bardziej, że projekt przypadł mi do gustu. W jednym z poprzednich filmów pokazywałem więcej monet z tej serii, więc żeby się nie powtarzać, odsyłam do tego materiału. Link w rogu. Przyjmuję do wiadomości fakt, że kangur wygląda tutaj trochę jak w bajce o muminkach, której po prostu nigdy nie znosiłem. Tyle, że całość monety naprawdę mi się podoba. Projekt jest oryginalny, ma sporo detali i różnych tekstur, przez to walor wyróżnia się na tle innych i ma coś w sobie. Wydając taką kwotę, oczekuje się wysokiej jakości wykonania i taka tutaj faktycznie jest. Rewers pokazuje tylko trochę kropek na lustrzanym i zajmującym duży obszar cielsku kangura. Nic poważniejszego tam nie widać. Żadnych głębokich uszkodzeń, żadnych dłuższych rys, żadnych mlecznych plam. Podobnie jest z awersem, z którego spogląda na nas lustrzana twarz Elżbiety II,
projektu Judego Clarka. Matowe tło wygląda wręcz idealnie, a na twarzy królowej widać dosłownie nieliczne kropki. Takiej jakości oczekiwałem i na szczęście nie zawiodłem się. Ostatnią monetą, którą chcę Wam pokazać, jest drugi walor z serii Cnoty Królowej wydawanej przez East India Company. Seria ukazuje się zarówno w bulionie, jak i w wariantach proof. Jakiś czas temu mieliśmy debiut pierwszej monety z tej serii, gdzie tematem było zwycięstwo. W tamtym przypadku zobaczyliśmy zarówno bulion, jak i monetę proof. Bulion kupiłem i przypadł mi on do gustu. Jakość była rozsądna, a cena niewygórowana. Co więcej, monetę dawało się kupić z rabatami ilościowymi. Czas jednak mijał, a mennica uraczyła nas kolejnymi dwoma walorami z serii, ale zostały one zaprezentowane tylko w drogich wariantach proof. Na szczęście nie odpuściła ona emisji bulionu i wreszcie się doczekaliśmy. Bohaterem drugiej emisji stała się prawda. Ponownie na rewersie mamy kobiecą postać anioła, tym razem z nagim cherubinkiem u boku. Od oku widnieje duży napis Truth Conquers All oraz po drugiej stronie mały logotyp producenta. Dominują tutaj matowe elementy i ciekawy wzór w tle. W efekcie nie widać dużej liczby uszkodzeń i stan rewersu, biorąc pod uwagę cenę monety, można uznać za akceptowalny. W zasadzie dokładnie to samo możemy powiedzieć o awersie, na którym mamy głowę stosunkowo młodej Elżbiety II. To projekt Rafaela Davida McClough'a, który dominował na monetach w Wielkiej Brytanii w latach 1985-1997. Tutaj znów widzimy trochę rysek w tle oraz na rantach, ale nie są to uszkodzenia poważne. Ot coś typowego dla monety, którą wysyła się w tubach. Podsumowując, druga moneta z serii mnie nie zawiodła, czekam więc na kolejne. Na dzisiaj to wszystko. Jak widzieliście, nie wszystkie zakupy były udane, ale dzięki dobremu podejściu srebrnej mennicy, cała sytuacja zakończyła się szczęśliwie. Dziękuję Wam za uwagę i polecam się na przyszłość. Do usłyszenia.